Menadżerka Justyny Kowalczyk zabiera głos w sprawie śmierci Kacpra Tekieli. Niestety. 18 maja media obiegła informacja o tragicznej śmierci męża Justyny Kowalczyk. Teraz menadżerka biegaczki zabiera głos w sprawie. Nie milkną echa dotyczące tragicznej informacji, jaka trafiła do mediów kilka dni temu. Zmarł mąż Justyny Kowalczyk. Kacper Tekieli był polskim wspinaczem i instruktorem. Nie tak dawno temu zakończyła sezon w biegach narciarskich, mąż namówił ją na wspólny wypad w szwajcarskie góry. To stamtąd alpinista dzielił się obszerną fotorelacją. 17 maja ruszył w wyprawę na mierzący 4158 metrów NPM szczyt Jungfrau, pozostając w stałym kontakcie z bliskimi. Około godziny 10:12 wysłał wiadomość. Kocham was kotki, na co polska zawodniczka odpowiedziała my ciebie jeszcze bardziej. Chwilę później stała się tragedia. Teraz kilka dni po śmierci alpinisty oficjalne oświadczenie wydała menadżerka Justyny Kowalczyk. Poinformowała norweski dziennik, że nie będą udzielać komentarzy w sprawie. Niestety, to prawda. Nie wydamy teraz żadnego oświadczenia w sprawie śmierci, przekazała Małgorzata Zięba norweskiemu dziennikowi Dagbladet. Kacper Tekieli był zdany na siebie. Na przestrzeni ostatnich dni do mediów trafiają nowe informacje dotyczące śmiertelnego wypadku Kacpra Tekieli. Podczas wyprawy na szczyt Jungfrau został przykryty przez lawinę. Od razu po odebraniu zgłoszenia o możliwym niebezpieczeństwie służby rozpoczęły poszukiwania. Według policji w Bernie wyruszył sam na wycieczkę w regionie Jungfrau i był zdany tylko na siebie. W środę pierwsze poszukiwania się nie powiodły, pisała jedna z lokalnych gazet. Jego ciało zostało odnalezione następnego dnia w Rottal. Tam wysłano specjalistów górskich z policji kantonalnej.